serdecznie na konkursie recytatorskim. Zaczniemy od kategorii 0, czyli naszych kochanych przedszkolaczków. I później będzie kategoria 1-3, czyli kategoria pierwsza, druga. I po tych kategoriach zrobimy krótką przerwę i jury ogłosi wtedy nagrodzonych. Zaczniemy od pobudzkiej Sandry. Pomidor. Pan pomidor wlazł na tyczkę i przedrzeźnia ogrodniczkę. Jak pan może, panie pomidorze? Obróż było to fasole, a ja panu nie pozwolę. Jak pan może, panie pomidorze? Grot zielenią aż ze złości, że też nie wstyd jest ważności. Jak pan może, panie pomidorze, rzepa także go zagadnie. Fe, niedobrze, fe, nieładnie. Jak pan może, panie pomidorze, rozgniewały się warzywa. Pan już trochę nadużywa. Jak pan może, panie pomidorze, pan pomidor zawstydzony, cały zrobił się czerwony i spadł wprost ze swojej tyczki do koszyczka ogrodniczki. Jak tu winda się samosa, jest taka jedna Zosia, nazwano ją Zosia samosa, bo wszystko sama, sama, sama. Ważna mi dama, wszystko sama lepiej wie, wszystko sama robi chce. Dla niej szkoła, książka, mama, nic nie znaczą, wszystko sama. Zjadła wszystkie rozumy, więc to jej porozumie. Uczyć się nie chce, bo po to, gdy sama wszystko umie. A jak zapytać Zosi, ile jest 2 i 2, 8, a kto to był Kopernik, król, a co nam Śląsk kraje, sól, a gdzie leży Kraków nad Wartą, a uczyć się warto, nie warto. Bo ja sama wszystko wiem, i śniadanie sama zjem, i samochód sama zrobię, z wszystkim poradzę sobie. Kto by się tam uczył, pytał, dowiadywał się i czytał, kto by sobie głową miał, sama. Toś ty taka mądra dama, a kto głupi jest? Ja sama. Kaczka dziwaczka. Nad rzeczką, obwodem krzaczka, mieszkała kaczka dziwaczka. Lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła pierwsze wycieczki. Raz poszła więc do fryzjera. Poproszę o kila sera, tuż obok była apteka. Poproszę mleka 5 deka, z apteki poszła do praczki, kupować pocztowe znaczki. Gryzły się kaczki okropnie, a niech tą kaczkę w domu kopnie. Znosiła jaja na twardą i miała czubek z kokardą. A przy tym, na przekór kaczką, czesała się wykałaczką. Kupiła raz maczku paczkę, by pisać list drobnym maczkiem. Zjadając tasiemką starą, mówiła, że to makaron. A gdy pognęła 2 złote, mówiła, że odda potem. Martwiły się inne kaczki, co będzie z takiej dziwaczki. Aż wreszcie znalazł się kupiec. Na obiad można ją kupić. Malkucharz kaczkę starannie piek jak należy brytwanie. Lecz zdębiał obiad podając, bo z kaczki zrobił się zając. W dodatku cały w buraczkach. Taka to była dziwaczka. Michałek. Był lej, co zwał się Michałek. Nie robił nic w poniedziałek. Spadł posyp, a wstał we wtorek. Dopiero na podwieczorek. Dotykał aż przez postrona, lecz czasu było mu szkoda. Gdy chciał się zabrał się w czwartek, lecz nawet nie rozciął kartek. Pomyślał, jutro jest piątek, więc w piątek zrobił początek, a w piątek zero. Na sobotę ogłosił zacznie robotę. Przyszła sobota. W niedzielę od postępek ma o wiele, a zatem z poniedziałek odrobię cały kawałek. Wtorek rzekł, źle się czuję, a w środę dostał 2 czuje. Do domu wrócił Michałek, przygładził smętnie przedziałek i w ojca wlepił w czystym piaseku, nauczyciel się czepia. Hipopotam. Zachwycony jej powabem, hipopotam błagał żabę. Zostań żoną moją, co tam? Jestem wprawdzie hipopotam, kilogramu wagi.
żyć chwilę. Czuję w sobie wielki zapał, będę ci motylki łapał. I na grzbiecie, jabłka lecie, będę woził cię po świecie. A gdy jazda już cię znuży, wrócisz znowu do kałuży. Krótko mówiąc, twoją wolę zawsze chętnie zadowolę. Każdy rozkaz spełnię ściśle, co ty na to właśnie myślę, dobre chęci twoje ceny. A więc owszem, mam życzenie. Jakie powiedz, powiedz szybko, moja żabko, moja rybko, i nie krępuj się zupełnie, to życzenie każde spełnię, nawet całkiem niedościgłe. Dobrze, proszę, nawleć igłę. Trwała, w kącie stała i wciąż tak opowiadała. Zdolna jestem niesłychanie, najpiękniejsze mam ubranie. Moja buzia tryska strony, jak ktoś powie, to już powiem. Jak odpowiem, to już szkole mam najlepsze stopnie. Śpiewam lepiej niż w operze. Świetnie jeżdżę na rowerze. Znakomicie ruchy łapie. Między Wisła jest na mapie. A w dodatku? Na dodatku daję słowa, bo mam dziwne wyjątkowo. Tato mój do pieca sięga, bo mama taka pęga. Moja siostra taka nowa, a ja jestem samochodem. Rzekła kwoka, proszę pana, pęta kwoka traktowała świat z wysoka. I mówiła z przekonaniem, grób to dobre wychowanie. Zaprosiła więc raz gości, by nauczyć ich grzeczności. Pierwszy osiągnął, lecz przy tym w progu garnek stukł kopytem. Kwoka wielki krzyk podniosła, widział kto takiego osła. Przyszła krowa, tuż za progiem zbiła szybę lewym rogiem. Kwoka gniewna i surowa zawołała, a to krowa. Przyszła świja prosto z błota, kwoka złości się i miota. Co też pani tu wyczynia, tak nabłodzić, a to świja. Przed baran chciał na grzędzie siąść i budko w drugim rzędzie. Rzęda pękła, kwoka wściekła, coś o łbie baranim rzekła i dodała próżne słowa, takich już nie wychowa, trudno, wszyscy się wynoście. No i poszli sobie goście, czy ta kwoka, proszę pana, była dobrze wychowana? Przechwalę, na tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień. O, wypraszam to sobie, jak to, ja nic nie robię, a kto siedzi na tapczanie, a kto zjadł pierwsze śniadanie? A kto dzisiaj pluł i łapał, a kto się w głowę podrapał, a kto dzisiaj zgubił kalosze? O, proszę, na tapczanie siedzi leń, nic nie robi cały dzień. Przepraszam, a tranu nie piłem, a uszu dzisiaj nie myłem, a nie urwałem guzika, a nie pokazałem języka, a nie chodziłem się strzec. To wszystko nazywa się nic, na tapczanie siedzi leń. Nic nie robi cały dzień. Nie poszedł do szkoły, bo mu się nie chciało. Nie odrobił lekcji, bo czasu miał za mało. Nie zasznurował trzewików, bo nie miał ochoty. Nie powiedział dzień dobry, bo z tym za dużo roboty. Nie napoił Azorka, bo za daleko jest woda. Nie nakarmił kanarka, bo czasu było szkoda. Miał zjeść kolację, tylko ustami blasnął. Miał położyć się spać, nie zdążył zasnąć. Śniło mu się, że nad czymś ogromnie się trudził. Tak zmęczył go ten sen, że się obudził. Kiedy igła, była igła, owej igle zachciało się robić figle. Na coś biednej cioci Fici schowała się między nici. A gdy wujcio ją odnalazł, uciekła mu z palców zaraz. Siadła sobie na podłodze, tuż przy ciocinnej nodze. Ciocia szuka, wujcio szuka, jeszcze.
łódko siedzi, a zlecieli się sąsiedzi. Jak leknęli na kolana, tak szukali przez pół rana. Przeciskali się w pozorem, pod łóżkami i pod stołem. Igła widząc to myślała, dobrze, że jest taka mała. Jednak strasznie mi tu nudno, niech mnie wreszcie znajdą, trudno. Zabłyszała nagle słońcu, także ją znaleźli w końcu. Ustalili, kto ją chwyci i oddali cioci Wici. Cóż, co rzekła ciocia Wicia, wymiguje się oczycia, guzik na przyszycie czeka, a panienka świat ucieka. Jak będziemy tylko obie, to porozmawiamy sobie. I je uszło jej na sucho i dostała ptyczka w ucho. Tytułem Katar. Spotkał Katar Katarzynę, a psi. Katarzyna papieżynę, a psi. Sprowadzał pewnie doktora, a psi. Pani jest na katar chora, a psi. Terpę ptyną grzbiet jej Katar, a psi. A po chwili sam miał Katar, a psi. Odwiedź mnie kiedyś, drogi doktorze,
przyjmę jak króla w mej wilczej norze. A gdy już za nim drzwi się zamknęły, doktor Skrabata rozluźnił przeły. Kraciastą chustką twarz całą wydarł i westchnął ciężko. Po ci wizyta! I jeszcze tego samego dnia taką tabliczkę przybił na drzwiach. Nie przyjmuje się nikogo, nawet psa z kulawą nogą. Niech tu żaden zwierz nie wchodzi, bo na serce mi to szkodzi. Barbara Plus, Bałwanek. Niezależny od pogody, jest zajada tylko lody. Na śniadanie, malinowe, na kolację, truskawkowe. Obiad też ma wyjątkowy, owocowy tort lodowy. A na deser, dla ochłody, pistacjowe zjada lody. Po tygodniu to się stało, co się przecież stać musiało. Jasio stoi jak słup soli i sam nie wie, co go boli. Na walence zawaluje, babcia cicho popłakuje. Dziadek myśli, że to czary i przeciera okulary. Jest za kątem, w kółko goni. Tata po doktora dzwoni. Siostra krzyczy, niespodzianka, ja zamienił się w owadka. Jan drzewka, żuraw i czapla. Przykro było żurawiowi, że samotnie ryby łowi. Patrzy, czapla na wysepce, wdzięcznie z błota wodę w łebce. Rzecze do niej zachwycony, piękna czaplo, szukam żony, będę kochał ciebie. Wierz mi, wiem czym prędzej się pobierzmy. Czapla piłka swe poprawia, nie chcę męża mieć żurawia. Poszedł żuraw obrażony, trudno, będę żubę żony. A już czapla myśli sobie, czy właściwie dobrze robię, skoro żuraw tak namawia, chyba wyjdę za żurawia. Pomyślała, poczłapała, do żurawia zapukała. Żuraw łykał żurawinę, więc miał bardzo kwaśną minę. Przyszłam spełnić twe życzenie, teraz ja się nie ożenię. Niepotrzebnie pani babla, żegna pani czapla. Poszła czapla obrażona, żuraw myśli, co za żona, chyba pójdę i przeproszę. Włożył czapkę w dział kalosza i do czapli znowu puka. Czego pan tu u mnie szuka? Chcę się żenić. Pan za męża? Po co pan się nadwyręża? Szkoda było pańskiej drogi, drogi panie laskonogi. Poszedł żuraw obrażony. Trudno, będę żubę żony. A już czapla myśli, szkoda, wszak nie jestem taka młoda. Żuraw prośby wciąż ponawia, chyba wyjdę za żurawia. W piękne piórka się przybrała, do żurawia poczłapała. Tak już chodzą lata długie, jedno chce, to nie chce drugie. Chodzą wciąż tą samą drogą, ale pobrać się nie mogą. Janów rzekła, kwoka, proszę pan. Pewna kwoka traktowała świat z wysoka i mówiła z przekonaniem, grunt to dobre wychowanie. Zaprosiła raz więc gości, by nauczyć ich grzeczności. Pierwszy osioł szedł, lecz przy tym w progu garnek stuk kopytem. Kwoka wielki krzyk podniosła, widział kto takiego.
to osła przyszła krowa. Tuż za progiem zbiła szybą jej rogiem. Kwocha gniewna i surowa zawołała: a to krowa! Przyszła świnia prosto z błota. Kwoka złości się i miota. Co też pani tu wyczynia? Tak nagłodzić, a to świnia. Przyszedł baran, chciał na grzędzie siąść cichutko w drugim rzędzie. Grzęda pękła, kwoka wściekła, coś o łupie baranie rzekła i dodała: próżne słowa, takich nikt już nie wychowa. Trudno, wszyscy się wynoście. No i poszli sobie goście. Czy ta kwoka, proszę pana, była dobrze wychowana? Ludwik Jerzy Kern, psinak w parku na ławce pod kasztanem siedziała psina ze swym panem. Pan zaczytany ją w gazecie, zapomniał pan o całym świecie, o parku, o jesieni w dzienku, ale smysz mocno trzymał w ręku. Psina zerka w prawo, w lewo i pogrąża się w mroczarniach. Co krok prośnie niż drzewo, co parę metrów jest latania. Jak więc nie cierpieć w takiej chwili, jakbym oszalał w mojej mili. Kapały psinie z oczu łezki, a tu w dodatku inne pieski. Na przełaj, na skos, poprzez trawkę, do psiny zbiegły się pod ławkę. Kręcą się, robią dużo wrzawy, nawołują do zabawy. A psina nic, do rączki pana jest, że tak powiem, przywiązana. Spostrzegły pieski smycz, co wiąże, więc namawiały: zerwij jąże. Niech cię to świństwo już nie trzyma. Za nic słaknęła na to psina. Ja wiem, zazdrosne, lecz głupieście, to najładniejsza smycz jest w mieście. Jan Brzechwa o Grzesiu Kłamczuchu i jego ciocie. Wróciłeś, Grzesiu, list do skrzynki, jak prosiłam? List, proszę, cioci, list. Wróciłam, ciociu miła, nie kłamiesz, Grzesiu, lepiej przyznaj się, kochanie. Jak ciocie kocham, proszę cioci, że nie kłamie. Oj, Grzesiu, kłamiesz, lepiej powiedz po dobroci. Ja miałbym kłamać, niemożliwe, proszę cioci. Mój Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. No słowo daję i pamiętam szczegółowo. List był do wuja Leona, a skrzynka była czerwona, a koperta, no taka tego, nic takiego nadzwyczajnego. A na kopercie nazwisko i łódź, i ta ulica z numerem, i pamiętam wszystko, przez znaczek był z belwederem. A jak wrzucałem list do skrzynki, to przychodził tatuś Haninki. I jeden oficer też wrzucał, wysoki, wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. I jechała taksówka i trąbił autobus, i szły jakieś trzy dziewczynki, i wrzucałam ten list do skrzynki. Ciocia głową pokiwała, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj, Grzesiu, Grzesiu, przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia. Jan Brzechwa, czarodziejski pies. Przed laty żył pies kudłaty, niepokojowy, niepodłużony, nie miejski, nie wiejski, ale od ogona do głowy całkowicie czarodziejski. Był mistrzem Polski w dominie i to nie są bynajmniej przechwałki. Grał na pianinie, chodził po linie i sam zapalał zapałki. Powiecie pewnie, że to żadna sztuka, że tego uczy dowolna psia szkółka. Ale znaczcie, że pies ten nie szczeka, lecz kuk, jak rodowita kukułka. A grał w ping-ponga? Grał. A znał arytmetykę? Znał. Rozumiał po czesku? Rozumiał. Ten
uczył go szczekać, bo się więcej od psa nie wymaga. Jan Brzechwa, jak rozmawiać trzeba z psem? Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem. Bo poznałam język psi, gdy mieszkałam w pewnej wsi. A więc wołam: do mnie psie! I już pies odzywa się. Potem wołam: hop, sasa! I już mam przy sobie psa. A gdy powiem: cicho, leż, leżę ja i mój pies też. Kiedy dłoń wyciągam doń, grzecznie liżę moją dłoń. I zabawnie szczerze kły, choć nie bywa nigdy zły. Gdy psu koźniam, pies jąs się, bo to są zwyczaje psie. Gdy pisałem wierszyk ten, pies u nóg mych zapadł w sen. Potem wstał, wyprężył grzbiet, żebym z nim na spacer szedł. Szliśmy razem, ja i on. Pies wystraszył stado wron. Potem biegł zwyczaje psi, a ja biegłem razem z nim. On ujadał, a ja nie. Pies i tak rozumie mnie. Pies rozumie, bo ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem. Jan Brzechwa lej. Na tapszanie siedzi lej. Nic nie robi cały dzień. O, wypraszam to sobie. Jak to? Ja nic nie robię. A kto siedzi na tapszanie? A kto zapisze się na nie? A kto dziś pluł i łapał? A kto w głowę się podrapał? A kto zgubił kalosze? O, proszę. Na tapszanie siedzi lej. Nic nie robi cały dzień. Przepraszam, a klamu nie piłem, a uszu dzisiaj nie byłem, a nie urwałem guzika, a nie pokazałem języka, a nie chodzi o ciec. To wszystko nazywa się nic. Na tapszanie siedzi lej. Nic nie robi cały dzień. Nie poszedł do szkoły, bo mu się nie chciało. Nie odrobił lekcji, bo czasu miał za mało. Nie zasznurował drzewików, bo nie miał ochoty. Nie powiedział dzień dobry, bo z tym za dużo roboty. Nie napoił Azorka, bo za daleko jest złota. Nie nakarmił kadarka, bo czasu mu szkoda. Miał coś kolację, tylko sam na zdrowie. Miał poczucie spać, nie zdążył, zasnął. Śniło mu się, że coś ogromnie się trudził. Tak się zmęczył tym snem, że się obudził. Południe od Rogowa. Mieszka w leśnej dziupli sowa, która całą noc do rana tkwi nad książką zaczytać. Nie podoba się to srodze, pani czyta całe noce. Zamyśla pokrzepić drzemką, pani czyta wciąż po cienku. Czyta się, gdy światło świeci, to zły przykład jest dla dzieci. Ale sowa mądrze tak odpowiada na to tak. Uhu, 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 nie brzęcz mi przy uchu, jestem sowa pszłowa, sowa mądra głowa, badam dzieje pól i łąk, jeszcze mam 40 ciąg. Dzięcioł z mamy weterynarze, ty sobie źle poczynasz, to niezdrowo dają słowo, to niezdrowo moja sowo. Dawno przecież zapas mrok, strasznie sobie psuje wzrok. Jak oślepniesz, będzie bieda, nikt ci nowych oczu nie da. Nie pomoże i poradnia, czytać chcesz, to czytaj za dnia. Ale sowa mądry ptak odpowiada na to tak. Uhu, 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 z dnia tej łapi duchu. Jestem sowa pułowa, sowa mądra głowa. Trudno, niech się ściemnia w krąg. Jeszcze mam 40 ksiąg. Na południe od Rogowa mieszka w leśnej dziupli sowa. Wzrok straciła całkowicie, zmarnowała sobie życie. Kiedy sroka leci w pole, pyta, czy to ty dzięciole? Kiedy dzięcioł mknie wysoko, woła: dokąd lecisz sroko? Przeczytała ksiąg 40. Dowiedziała się z ich treści, że kto czyta,
gdy jest mrok, może łatwo stracić wzrok. Drzewa jednosylabowe, w parku są wysokie drzewa. Któż by po nich się spodziewał, że z nich każde, choć olbrzymie, ma tak maciupeńkie imię. Oto wśród krakania wron milczy sobie wielki klon, a tam, gdzie brzmi wróbli dźwięk, igły swe na jeża świerk, na wywiórek skoczny pląs. Dobrotliwie patrzy wiąz, za złożysty liści kłon znosi na konarach dom. Szumi na rozstajach dróg czerwonymi liśćmi Bóg. Dalej pełen szczep i rys, stoi w ciszy stary cis. A grab czeka w parku tym, bym do niego znalazł ryn. Każde drzewo z innym listkiem, lecz z rodziny jednej wszystkie. Nazwałbym je jednym słowem, drzewa jednosylabowe. Jak brzechwa kwoka. Proszę pana, pewna kwoka traktowała świat z wysoka i mówiła z przekonaniem, grunt to dobre wychowanie. Zaprosiła raz więc gości, by nauczyć ich grzeczności. Pierwszy osioł wszedł, lecz przy tym w progu garnek stłukł kopytem. Kwoka wielki krzyk podniosła, widział kto takiego osła? Przyszła krowa, tuż za progiem zbiła szybę lewym rogiem. Kwoka gniewna i surowa zawołała, a to krowa! Przyszła świnia, prosto z błota, kwoka złości się i miota. Są też pani tu wyczynia, tak napłoczyć, a to świnia. Przyszedł baran, chciał na grzędzie siąść cichutko w drugim rzędzie. Grzęda pękła, kwoka wściekła, coś obie baranim rzekła i dodała próżne słowa, takich nikt już nie wychowa. Trudno, wszyscy się wynoście. No i poszli sobie goście. Czy ta kwoka, proszę pana, była dobrze wychowana? Wanda Chotomska, kaczka tłumaczka. Do redakcji Promyczka przyszła kaczka tłumaczka i przywiozła walizkę rękopisów na taczkę. Pan redaktor się skłonił, musnął wąsy i paczki, najpierw spojrzał na kaczkę, potem zerknął na taczki i zapytał uprzejmie: pani książki tłumaczy z angielskiego na polski? Nie, z gęsiego na kaczy. Co? Z gęsiego na kaczy? W głowie mi się nie mieści. Czyżby gęsi i kaczki też pisały powieści? Oczywiście, że piszą, a ja właśnie tłumaczę. Każda gęsie gę, ma kwa, 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 kaczę. Proszę, oto jest próbka. Niech pan w piśmie zamieści w tłumaczeniu na kaczy ślicznej gęsiej powieści. Kwaś kwakała w kwastwinie, tak się powieść zaczyna. Pan redaktor osłupiał. Kwaś kwakała kwastwina? Co to znaczy? To proste. Wciąż pan nie wie, co to znaczy gęś gęgała w gęstwinie w tłumaczeniu na kaczy. Mówi mama, wychodzimy, masz spać grzecznie, gdy wrócimy. Wychodzimy, mówi tata, będziesz pod opieką brata. Tak zawołał brat, niestety, i nos sadził do gazety. Kiedy chciałem z nim pogadać, wrzasnął: przestań mi przeszkadzać, masz zostawić mnie w spokoju, gadaj sobie przed pokoju. Pogadałam więc do ściany, do obrazu i do ramy, pogadałam szafką małą, no bo z bratem się nie dało. Co z kolacją? Nikt jej nie jadł, bo mój brat samolot sklejał kawałeczek za kawałkiem i zapomniał o mnie całkiem. O mnie oraz o jedzeniu i przypomnieć sobie nie mógł. Potem świetny był humorze, film oglądał o potworze. Potwór ryczał, ja ryczałam, no bo się potwora bałam. Brat zawołał: dość mam tego!
idę dzwonić do kolegów i okropnie długo gadam. Pewnie o mnie opowiadam. Kiedy skończył to gadanie, usnął nagle na dywanie, a ja siadłam sobie z boku, w tych kawciach i w szafroku. Gdy rodzice się zjawili, to okropnie się zdziwili. Czemu nie śpisz? Spytał tata. Nie śpię, bo pilnuję brata. Danuta Wiwoław, moja siostra królewna. Moja siostra królewna ma z papieru koronę i ma długie warkocze i ma oczy zielone. Moja siostra królewna, moja siostra królewna jest najlepsza na świecie. Kiedy bajki mi czyta albo gra mi na flecie, moja siostra królewna. A jak stoi przed lustrem i mnie wcale nie słucha, wtedy mówię jej na złość, że jest wstrętna ropucha, a nie żadna królewna. Jak ją rąknę niechcący, zaraz leci do mamy. Ale to jest nieważne, bo i tak się kochamy z moją siostrą królewną. Rano idzie do szkoły w swym czerwonym berecie i z tornistrem na plecach. A wy wcale nie wiecie, że to idzie królewna. Odbył się konkurs recytatorski zorganizowany przez Miejski Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu. Kto brał udział w tym konkursie? W tym konkursie brało udział dzieci z przedszkola, dzieci ze szkoły podstawowej z Jasienia, z Kolina i z Wiciny oraz młodzież gimnazjalna. Czy już Pani posiada wyniki tego konkursu? Bo widziałem, spora grupa dzieci była zaangażowana w ten konkurs. Tak, już komisja podjęła decyzję. Komisja w składzie Julita Federowicz, Agnieszka Nieżarowska, Agnieszka Tatarek i Anna Bujalska wyłoniła laureatów konkursu recytatorskiego. W kategorii 0 pierwsze miejsce zajęła Kamila Urban, drugie miejsce Karolina Pucińska, trzecie miejsce Maria Ludwik oraz wyróżnienie dostała Julia Trzmiel. W kategorii pierwszej pierwsze miejsce otrzymał Damian Borowiec, drugie miejsce Wiktoria Owsianka, trzecie miejsce Agata Hacht oraz została wyróżniona Katarzyna Szturomska. W kategorii drugiej pierwsze miejsce otrzymała Gabriela Dubicka, drugie Hubert Majchrowski, trzecie Paulina Obsadna oraz wyróżniona została Gabriela Mazur. W kategorii trzeciej pierwsze miejsce zajęła Marika Jeda, drugie miejsce Kacper Michajluk, trzecie Natalia Józefiak oraz wyróżnienie Kornelia Szakoła. Kategoria, to znaczy co zostało przez to określony wiek, szkoła, klasa, jak to się ma? Kategoria 0 są to przedszkolaki, kategoria pierwsza są to dzieci z klas 1-3, kategoria druga dzieci z klas 4-6 i kategoria trzecia są to młodzież gimnazjalna. Porównując do lat ubiegłych, czy grupa dzieci się zwiększa, czy to jest tolerancyjnie ta sama grupa dzieci? Zachowuje się na tym samym poziomie. A jakie wrażenia z tego konkursu, czy poziom, jak bym to powiedział, prezentacji tych wierszy wzrasta, czy utrzymuje się też na jednakowym poziomie? Jak to by Pani przedstawiła? Poziom na pewno wzrasta, dzieci bardzo dobrze się przygotowują do takich konkursów. No powiedziałem, że bardzo mocno niektóre osoby tak przeżywały, że no naprawdę był aż podziw słuchać. Szkoda, że nie zostały zarejestrowane wszystkie występy dzieci, tylko tych najmłodszych. Czy w przyszłości również organizować będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu taką imprezę? Tak, będziemy organizować i zapraszamy wszystkich serdecznie do udziału w konkursach naszych. Ślicznie Pani dziękuję. Dziękuję.